Doki, jak mogliście zauważyć, byłam z wami w Amber Gallery, czyli tam, gdzie mamy bursztynę. A teraz chyba weźmiemy sobie, tak myślę, rurkę z kremem, czyli z tą śmietaną. Mm-hmm. Smaki dzieciństwa. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie piękne odgłosy nas mogą budzić z rana. Ale jak głośno. Wow. No pięknie. Dziunia, co to? Co to? Dziunia? Co to za głosy? Co to za głosy są? Co to są za głosy? No i dzień dobry, witam was bardzo gorąco. W dzień tygodnia, czekajcie, światło ustawiam. Witam się z synkiem. Co się mówi? Dzień dobry. I jesteśmy w Arca Medical Spa. I przybyliśmy tu, słuchajcie, po to, żeby pokazać wam. Ale ciemno tu strasznie. O, chcę wam pokazać. Słuchajcie, gdzie tu jest wejście obok? Misiu, tu pisze wejście obok, tylko ja nie widzę nic obok. Aha, taki mądry. No, to straszna. Tak wygląda. Od nowego napisze, nie wiem. Musimy znaleźć windę. Topa. Może zapytajmy, co? Zapytam. Przepraszam bardzo, co znajduje się tutaj na windach, co można do góry na tą restaurację? Bardzo dziękuję. No i idziemy tu w korytarzu, ostatnia winda. I jesteśmy w Arce, a chcę was zabrać właśnie specjalnie do restauracji obrotowej. Takiej, co się obkręca. Ostatnia winda, czyli tu. A, jest, 11 Club. Jestem ja i moja stylizacja. No, musisz nacisnąć. Piano Cafe, panoramiczna, winda panoramiczna i kawiarnia 11 Club. No to właśnie będzie to. I tutaj jest o. Od poniedziałku do niedzieli. Od 10 do 22. Czemu mam taki czerwony palec? Pokaż. Nie, masz nic. Pierdolę, także tak to wygląda. Lajka. Moja nowa stylizacja. Sukienka zakupiona, słuchajcie, w butiku prawie takim jak Chińczyk. Za no aż 25 zł. Nie wiem dlaczego. Jest! Winda widokowa. Uważaj, Jezu. Jedziemy windą widokową, panoramiczną i widok jest przepiękny. Oczywiście jeszcze jakby były takie szyby czyś bardziej czyste, to byłoby piętro, nice. Piętro, ale zobaczcie, jak to wysoko. Gdzieś piętro. Jak widać morze. Wow. Piętro.
Wow. No to robi wrażenie. Wow. Idziemy, siadaj. Siadaj, Maniu, idzie. Czekaj, synek. No pięknie. Patrz na dół. Pięknie. A patrz, jak jest daleko latarnia. Tam, gdzie byliśmy, zobacz. Wiesz, na samym końcu. Tam byliśmy. No i dzisiaj aż tam pójdziemy pieszo. Wiesz, jak to się wydaje daleko? Tak. Wow. Bardzo. Bardzo, nie? A tam patrz. Mamy starówkę dopiero. Katedra. Wow. No dobra, idziemy. Idziemy do kawiarni, chodź. Czekaj, czekaj, chodź. Chodź, chodź, chodź. Coca-Cola. Coca-Cola. Dobra, gdzie to się idzie? Tu. No i co, kręci się? No i my jesteśmy już, słuchajcie, w tej restauracji obrotowej. Bardzo proszę, jaki widok. Przepięknie. I to się tak bardzo... Zaraz zobaczymy. Bardzo powoli się kręci. Ale się kręci. Obraz się zmienia. Wow. Ślicznie to wygląda. Szkoda, że nie wzięłam statywu, bo bym postawiła telefon i samo by się nagrywało. Dobra, zajrzyjmy do karty. Mamy kartę. Proszę bardzo. Kawa mrożona 18 zł. Lemoniada, koktajle owocowe. Kamera się rusza. No. Kawa, herbata. Tudu, desery. No ja nie chcę deseru. Dla dzieci. Ciasta. Ale tu nie będzie chyba właśnie jedzenia, kochanie. A to to co? Brandy whisky, tequila, likiery. A ty masz tą samą kartę? Koktajle. A co masz na końcu? No, to mam. Pifo. Tak? Mamy to samo? Szkoda, że nie mam jak ustawić telefonu, żeby się samo fajnie kręciło. Nie stanie mi telefon, czy stanie? O, jak stół by się kręcił. Nie ruszaj. Nie ruszaj, muszę chwilę grać. No, wygramy. Co chcesz? Wybieraj, masz tu soki owocowe. Co chcesz mów? Nie nagrywasz. Dziadku, mów. Ja nie wiem, co sobie, bo ja jadę dopiero loda. Wiem. Chwilą to jadę. Ale coś weźmy. Ja wezmę sobie kolę. Na pewno? No. Tylko? No, co ja mam? Nie mam pojęcia. Desery tylko to są. Ale jaka technologia? Bardzo fajnie zrobili. Ja chyba sobie piwo wezmę, bo nie opłaca się brać tych. Muszę tam coś widzieć. Słuchajcie, my właśnie będziemy spadowywać za chwilkę. Nie wiem, czy będzie właśnie coś widać, ale mam nadzieję, że tak. Taki jest za nami widok i tam właśnie widać latarnię morską. Bardzo daleko w tle. No ale widok jest naprawdę nieziemski. No i teraz chociaż może mi się uda pokazać trochę o widok. Zjeżdżając na dół. Ta-dam! Patrzcie, jak pięknie. No szkoda, że nie można tego ująć, słuchajcie, na każdym zdjęciu, dlatego że, no niestety, ale większość zdjęć tutaj wychodzi pod światło. O, ktoś będzie chyba wsiadał, tak to chyba skończy nagrywanie. Nie, nikt nie wsiada, po prostu ktoś sobie wcisnął. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ta-da! Samo się zamknie. No, także staram się ujmować tutaj najfajniejsze momenty. O. No, było widać, jak to jest bardzo, bardzo wysoko, bo to było chyba bodajże 11 albo 12 piętro. I jakoś tak, jeżeli chodzi o piętra. No, a teraz co? Teraz będziemy, słuchajcie, spadać. Nie wiem, czy jeszcze pójdziemy na tą drugie, na tą widokówkę, dlatego, że tak naprawdę... Chociaż nie, zobaczymy.
bo z jednej strony to jakby widok będzie bardzo zbliżony do tego, a z drugiej strony będzie to odkryte. Jest to, słuchajcie, taras, na którym po prostu można porobić sobie fajne i ujęcia, i zdjęcia, i wszystko. Także my teraz wychodzimy z Arki, a gdzie pójdziemy, gdzie dojdziemy, to oczywiście nie omieszkam Wam pokazać i nagrać. Odzywam się po wyjściu jeszcze z Arki, ponieważ chcę Wam pokazać, jak mi się oczywiście uda. Nic nie widzę, idę po prostu po światło, a światło jest po prostu nieziemskie, ale chcę Wam pokazać wysokość Arki. Czekajcie. O! Muszę to zrobić jakoś tak. No, my teraz będziemy się kierować, słuchajcie, deptakiem. Szczerze mówiąc, to byłam tutaj wieki temu i nie mam żadnego pojęcia, jak tutaj się idzie, ale pewnie jakoś tu i chyba w lewo powinien być deptak. Czyli ta alejka cała taka nadmorska, którą idziemy aż tak naprawdę do Latarni Morskiej. Tam aż dojdziemy do Molo. No, także teraz widać za mną Arkę, jak jest wielka. Bardzo proszę. Widzę, że autobus tutaj właśnie odjeżdża. Chyba jakiś prawie że pętlowy, bo to tutaj to już nie ma nic, słuchajcie. Tu Arka to wszystko jest koło brzegu. No nie wiem, czy my dobrze idziemy. Serio. Jest jakiś autobus, nie wiem, gdzie jest ścieżka ta nadmorska. Powinna być chyba tu. Ale to jakieś też kamienie. Nie wiem. Dobra. My idziemy, udajemy się gdzieś. I jak już gdzieś będziemy, to dam Wam znać. No i właśnie nasze nowe odkrycie, słuchajcie, zobaczcie. Ta-da! Właśnie odkryliśmy, że mamy tutaj basen. Basen tak naprawdę niby niestrzeżony. I że kąpiel na własną odpowiedzialność. Ale fajny taras, ta muzyka. Cóż, chcieć więcej. A są takie fajne figurki. Lustrzanka. No i jesteśmy z powrotem w Arce. Dlatego, że tamto wyjście okazało się, słuchajcie, nietrafne. I musimy szukać drugiego, czyli musimy jakby wyjść wejściem. Dobra, tędy wiem, że możemy zejść, ale choćby ja chcę do toalety. Także taka jeszcze atrakcja. A tutaj masz basen wewnętrzny, patrz, też jest basen. Ta-da! Jeszcze jeden basen. Kort tenisowy, basen, teatr, kino. Ta-da! No, a my... Tam jest kino. To jest Afryka? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale chodź do toalety na pewno. Trzeba tu mieszkać. Tu jakaś scena, więc tu jakieś odbywają się pewnie imprezki. Telebim. Bardzo proszę. Toaleta. W lewo mi pokazuje toaletę. Tutaj gdzieś pokazuje. O, super. Yeah! Ta-da! I doszliśmy, słuchajcie, na kamienny szaniec. Właśnie Wam pokazuję. No i pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Park zabaw dla dzieci. O! Bardzo proszę, kamienny szaniec zaprasza. Bardzo dawno tu byłam. Bardzo dawno. Tutaj pamiątki, nie pamiątki. To ja? Super. Ekstra. Uznam to jako komplement. Chodź. No i tak to tu wygląda. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem gdzie patrzeć, dlatego że nie bardzo wiem gdzie się to znajduje. Widzę, że jest ten lech. Tu jakiś... O, kosz jest. No i bardzo proszę. Tak, za chwilę, chodź, nie wszystko naraz. Ja chcę tu do góry najpierw wejść. O, chodź, ja tutaj chcę zobaczyć. No, chodź. Mamy mój ulubiony kosz. A ja chcę wejść tu. Nie chcę żadne namioty, tylko na zewnątrz. Tutaj chcę zobaczyć te siedzenia. Już sobie przypominam, że byłam tutaj z moją szesną się spotkać przecież jakiś czas temu. To było tu. Dobra, sprawdźmy sobie, co tutaj. To chodź! O, zobaczcie, jak fajnie. Nie trzeba placów widokowych. Bardzo fajne miejsce. Ta-da! No i mamy całą plażę. Teraz Wam pokażę, postaram się jak najwięcej. Czy tam jeszcze też widzę jest. Ale to chyba można zejść i przejść. Wygląda to tak. Byli na szańcu. Jest atrakcja. Co ty gadasz? Chodź, Nek.
Teraz przejdziemy sobie tu i pokażę Wam jeszcze tutaj widoczek, też będzie na plażę. Zobaczmy. To jest czyste? Nie, to jest w środku, ja nie chciałam tu. Gdzie jest to takie przejście, co jest? Jak tu się przechodzi tam? Jak się tam idzie na ten taras? Trochę techniki się człowiek gubi, ej. A tu są drzwi. Dobra, dzień dobry. Jesus Christ. Uwaga. O, właśnie tu chciałam. No super. Szkoda, że tu zajęte. Z widoczkiem. Zobaczcie, jak fajnie. Ślicznie. Co Wam pokażę z tej strony. Zobacz, patrzcie, jak tam dole. Zobacz, gdzie jest latarnia. Tam idziemy. Tudum. A tu jedynek. No, fale. A byliśmy za to tam na końcu, także i tak nie źle. No właśnie, to nie jest jedynek. W ogóle. Nie. Synio. Misio. Cheese. Zbliżam się do Was już właśnie tutaj z góry. O bardzo proszę. Tudum. Tak sobie siedzimy, tak sobie podziwiamy na słoneczku. I wcinamy. Co wcinasz? Nuggetsy. Frytka. Nuggetsy z frytkami, ze surowką, z ketchupem i z mayo. A ja mam kotlet drobiowy, zestaw surówek i frytencja. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzymy Wam smacznego. Ej, tak nie robimy. No i hejo, hejo i witamy się z Wami z widokówki. Chodź, zobacz. Synek. Wow. Nie wychylaj się, kochanie. I co? Jest widok, co? No, wychylam się. Nie wychylaj się. Chciałbym, żeby jakoś spać. Pięknie. Chciałbym, żeby jakoś spać. No proszę Cię. Nawet nie mów takich rzeczy. Pięknie jest. Dobra, teraz co, zobaczmy tam w stronę. Chodź. Chodź, przejdźmy i zobaczymy, czy gdzieś... Ale się boję, się patrzę. Chodź, kochanie. Chodź, Misio, gdzieś siędziemy sobie. Tak? Ale ja jeszcze nie pokonałam. Patrzcie, jak jest pięknie. Ale teraz nie ma. Ład, nie wychyla się tak. Pięknie jest. Ale co? Wow, nie wychylaj się, bo cię za chwilę ktoś okrzyczy stąd. Ślicznie. Dobra, chodź teraz w stronę morza, zobaczymy. Synio. O, proszę, pani gra. Cio. Supycio, supycio, supycio. Patrzcie, jak ładnie. I molo. I morze. Ale jednak z tej strony jest jakoś chyba ładniej. Chyba ładniej. Czy tutaj ktoś siedzi? Sprawdźmy. Korty tenisowe. Tu chyba jest wolne. Bardzo proszę. Ale tu jednak chyba w stronę. Chodź, tu jest chyba fajniej. Tutaj jest fajnie chyba. Tu, o, tu jest fajny stolik. Wujeczka i fajnie widać. Jednak widok na miasto jest fajniejszy, nie wolno. Fajniejszy niż tam generalnie na morzu. Dlatego, że tam w stronę morza, zobaczcie, w sumie widać właśnie całą zieleń. Ale za to tu sztosik. Pięknie. Jak taki widzą? Ten sam kolor jak my? Nie wiem, ale pięknie. No dobra, a teraz, żeby mieć pamiątkę, to się nagramy w drugą stronę. Zobaczcie, jaki widok. Taki jest widok.
można na tym stać. Tam, w tamtą stronę jest taki most i jego wam pokazywałam. To jest tam troszkę mojej babci świętej pamięci. Pięknie. Pięknie. Czekajcie, jeszcze wam to pokażę. Jak to tu wygląda. I jesteśmy właśnie tam od Arka. Ten budynek najwyższy to właśnie Arka. Nie wiem, czy czekajcie, bo tam. Tam taki najwyższy to jest Arka. Pięknie. Naprawdę ślicznie. No i widać oczywiście całe miasto. Praktycznie całe miasto. Tutaj mamy... Czekajcie, czy to będzie Zygmuntowska, skoro to jest, słuchajcie, ratusz z tamtej strony. Pięknie, ratusz widać tutaj nade mną. Ratusz, obok ratusza katedrę. Katedra jest taka ta najwyższa. Ratusz tuż przed. Starówkę widać. Ratusz, Zygmuntowską. Już nie pamiętam większości ulic, ale zobaczcie, jak jest ślicznie. Super. My zaraz będziemy uderzać dalej. Będziemy raczej tutaj siedzieć. No dobra, to skoro już weszliśmy, pokazałam wam z góry, to teraz wam pokażę, gdzie byliśmy. Nazywa się to Perła Bałtyku. U góry jest na 12 piętrze widokówka tak zwana. I to jest taki olbrzym. O, i na samej górze jest właśnie ta widokówka. Czyli z samej góry właśnie wam się nagrywałam. No, a teraz idziemy sobie te ptaczkiem znowu. Czyli cały czas idziemy tą alejką właśnie nadmorską i idziemy w stronę molo. Długa jeszcze droga przed nami, naprawdę długa. Ale idziemy, idzie się cudownie. Po prostu mogłabym tak codziennie. Czeka, mama, ile te balony? Tylko pytam się. Dobrze. Nie bierz, tylko spytaj.